Halo, halo. Ostatnio narobiłem prawie w gacie. O tym dzisiaj i o paru innych ciekawych sformułowaniach. Ja. Dowiemy się dzisiaj również, kto otrzyma moją książkę. Zanim przejdziemy do tego, dlaczego ostatnio prawie narobiłem w gacie i jak to będzie po niemiecku, powiem wam inny zwrot, który na pewno się przyda. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber, czyli nie chcę się narzucać, ale zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominął was żaden filmik i kliknijcie lajka, bo dzięki temu wiem, że to, co robię, ma sens. I ja. No to tak wracając jeszcze raz. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber, czyli nie chcę się narzucać, ale naprawdę kliknijcie subskrybuj i polajkujcie filmik, bo dzięki temu wiem, że to, co robię, ma sens, jest dla was ważne. Ale tak jak mówię, ich möchte mich nicht aufdrängen, aber kliknijcie subskrybuj. Dobra, już nie będę się tu aufdręgował, nie? Załóżmy, że ktoś przesadził z dowcipem, chciał nam zrobić jakiś numer, żart i przesadził i myśmy się dość tak mocno wściekli, nie wiem, oblał nas czekoladą w pracy, tak dla jaj. No i my możemy powiedzieć na przykład: Sag mal, geht's noch? Wie alt bist du, 12? Czyli Sag mal, geht's noch? To jest takie powiedz, no, czy z tobą wszystko w porządku, pogięło cię? Czyli no, sugerujemy, że kogoś pogrzało ostro, że zwariował. Także sag mal, geht's noch? Takie, co cię pogięło, że tak powiem. Ile masz lat? 12? Gdyby ktoś jakiś taki właśnie dowcip zrobił, taki dziecinny bardzo, czy coś, po prostu przesadził, więc możemy tak powiedzieć. Sag mal, geht's noch? Wie alt bist du, 12? Weźmy inną sytuację. Jesteście w pracy, na przykład wchodzicie do jakiegoś tam pomieszczenia, ludzie stoją, ale tak nic nie gadają, jest jakaś taka, czuć wyraźnie w powietrzu jakaś krępująca atmosfera, albo coś ktoś komuś przed chwilą powiedział niezręcznego może, a my możemy zapytać: Ist irgendwas? Ist irgendwas? Czyli czy coś się dzieje, no nie? Coś się stało, czy coś się dzieje, nie wiem, jest coś na rzeczy takie, gdzie ist irgendwas? Coś, dzieje się coś, czy jak, czy co? Ja, więc możecie też powiedzieć właśnie w takiej sytuacji: Ist irgendwas? Wiecie, bo widzicie, że coś się stało, ale nikt nic nie mówi, to może jest was. Ja. A teraz znany, myślę, wszystkim już przerywnik, bo kiedyś już o tym wspominałem. Co robi Niemiec, gdy jest mu zimno? Siedzi w golfie. Ja. Wiem, możecie się nie śmiać, ale chodzi o to, że taki dowcip właśnie takiego suchara nazwiemy po niemiecku Sparwitz. I jeśli ktoś takie głupoty będzie opowiadał, możemy na przykład powiedzieć, albo nie wiem, dowcip dobry opowie, albo cokolwiek. Der Witz war wirklich toll. Ich habe mich fast eingepinkelt. Czyli ten dowcip był naprawdę świetny. Prawie się posikałem. Ich habe mich fast eingepinkelt. Prawie się posikałem. Ich habe mich fast eingepinkelt. I teraz najważniejsze. Ostatnio bardzo się zestrachałem i prawie się w spodnie narobiłem. Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, no niektórzy z was zauważyli, bo mnie też o tym poinformowali. Miałem atak hakerski na moje konto, na mojego Gmaila, tym samym na kanał YouTube. Mówiąc krótko, mój kanał został przez moment przejęty, zmieniona została nazwa na Binance Official i został w ogóle zrobiony livestream o tam bitcoinach czy walutach jakichś czy coś. Nie wiem, bardzo szybko musiałem zadziałać. Na szczęście udało mi się konto odzyskać. No krótko mówiąc, już jest dobrze, trochę się namordowałem, bo trwało to niemalże godzinę, zanim odzyskałem konto, była to masakra. Und ich habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Czyli ze strachu prawie narobiłem spodnie. Ich habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Bo wiecie, moja 10-letnia prawie praca poszłaby do luftu. I myślałem, że już moje konto przepadło i trzeba będzie znowu nad wszystkim na nowo pracować. No masakra, przeżyłem szok, ale nie martwcie się, już jest wszystko dobrze. I na szczęście mam nadzieję, że to się, no, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Ja. Dlatego prawie zrobiłem in die Hose. Ja. No i dzięki tym, dzięki wam ludzie, tym, którzy mnie poinformowali, dali mi też znać. Ja to oczywiście od razu zauważyłem, bo mi Gmail przysłał maila, znaczy Google przysłał mi maila. Od razu zareagowałem i może dlatego mi się udało, bo gdybym był gdzieś nie wiadomo gdzie, w, nie wiem, w sklepie czy gdziekolwiek, im to przeoczył, to prawdopodobnie już dzisiaj by mojego kanału nie było. Także
możemy się cieszyć. Ja. Na szczęście kryzys jest już zażegnany i sprawdźmy, kto dostanie moją książkę. Gratuluję i pamiętaj, żeby napisać mi na maila adres, pod który mam wysłać książkę. Ja, danke. A w rozdawanie książki bawimy się dalej. Kto chciałby otrzymać książkę, niech zasubskrybuje kanał, polubi filmik i wpisze w komentarzu hashtag #istirgendwas. Ja. To trzeba wpisać w komentarzu. No i co? Ich wünsche euch alles Gute, wszystkiego dobrego. Weźcie sobie wszystkie wasze konta, tam te zabezpieczenia, powłączajcie te dwuetapowe, trzyetapowe, tam wszystko, co się da włączyć, to sobie włączcie, żebyście nie musieli przeżywać takich rzeczy jak ja, chociaż ja miałem zabezpieczenia wszystkie włączone. No ale cóż, no dobra, vorbei ist vorbei, było, minęło. Ja, danke schön, dass es alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.